Dobrze, a więc proszę Państwa, mamy godzinę 19. Zobaczmy, co takiego w SBC wyszło dzisiaj. Mamy Javier Zanettiego, to był. Odświeżyła się paczka z Party Bugiem. To takie o. No coś takiego wyszło. I tu pewnie trzeba będzie robić paczki, w sensie te SBC-ki, żeby zrobić zadania. Zaraz sobie to zobaczymy. I jest pan Bowie. Czy to nie jest karta przypadkiem must have? Biorąc pod uwagę, że jest bardzo mało prawych obrońców dobrych. Dobra karta, ja ją będę robił na pewno. A więc zapraszam Was na stronę partnera kanału, czyli NEB. Obecnie trwają promocje w związku z Black Friday, gdzie dostajecie do 17% cashbacku. No i macie tutaj promocje m.in. na Red Dead Redemption 2, na Spidermana, na Forza Horizon i oczywiście wiele innych gier, jak i doładowań. Natomiast jeżeli byście byli zainteresowani czymś, co nie jest objęte promocją, to do 25 listopada działa kod PLDEAL, który daje Wam 6% zniżki. Także jeżeli spodoba Wam się jakaś promocja lub zdecydujecie się na zakup czegoś, to serdecznie bym Was prosił o zakupy z mojego linku, który jest w opisie. Jest Ozymane z powershotem, jest Xavi Simons, Ake Benzema, o Karim Benzema z finiskami zawsze spoko, Jezus, a on miał chyba mieć pewne przyjęcie, a Mazewniaka, także spoko, Oxley Chamberlain wygląda świetnie, powershotik, świetne statystyki, nice. Taki evencik, no widać, że to jest przed Black Friday, nie? No mamy na pewno zadania z tym Richarlisonem i Felixem i mamy dwie ligi weekendowe, żeby wygrać po 11 meczy, trochę dużo. Czekajcie, dobra, mamy Simakana, który wygląda świetnie. Trzeba będzie go zrobić pod Cristiano Ronaldo. A nie, mamy pika 8-5 plus na FC Pro na wypożyczenie. Zobaczmy, może jakiś gra... A, dobra, nie ujawniam wszystko, bo to na wypożyczenie. Wow, żadną kartą nie mam zamiaru grać. Dobra, otwieramy te paczki, co mam na razie. Nie ma nic. Dobra, 5x7, 5 plus. Nie ma nic. Dobra, dalej, kolejna, wow. Dobra, 7x7, 5 plus. Nice, ciągle nic. Dobra i 5x8, 1 plus. No dajcie mi tą kartę specjalną, bo walkout. To jest Grealish chyba, nie? No pewnie, że tak. Ale paczki. Dobra, no to zróbmy to, co mówiłem. Czyli odbierzmy sobie paczkę za ostatni level. Paczka 100x7, 5 plus. Czy ona odda? Nie wiem. Mam nadzieję, że w ogóle trafimy walkout, bo słyszałem już przypadki, że tutaj nawet walkoutu nie było. Za ostatni poziom w karnecie. Zobaczmy, czy będzie karta pro. Nie ma karty pro. Pierdziele, nie mogę. Nie mogę, co to za paczka była, ty? Nie no, walkoutu nie było, no co to jest? No nie mogę tak tego zostawić, proszę Państwa, no nie mogę tego tak zostawić. Dawajcie, paczka, Boże, pik, 150 tysięcy, ja za końce otwieram, pońce zostawiam na Black Friday, zobaczmy. Daj mu! Uwaga, pierwszy, o, ikona. Wow! Dobra, skoro z paczki 100x7, 5 plus nie było walkoutu, tu dostanę same 8 piątki, nie? Uwaga! Uuu, ty, to dobrze! Zaire Emery, nice! 200k, okej, czyli pik się zwrócił, okej. Dobra, to już ja jestem zadowolony, zobaczmy dalej. No i do Jezu, całe szczęście, że on był, nie? Dobra, Zaire Emery, nice! Ale dobra, no... Dobry prawoobrońca na teraz. Dobra, no niech ma. Dobra, no to co? Przepalamy pierwszy składzik na naszego nowego prawego obrońcę. O, dobra, mamy kolejny składzik o cenie 85. Papa, Alanie. Dobra, mamy kolejny składzik o cenie 84. No to zobaczmy. Dawaj, Michael Osik, dawaj, zobaczmy. Czy odda tak samo jak umie? Jeżeli oddałoby tak samo jak umie, to spoko. No na razie dosłownie tak samo jak umie. Nice. Patrzcie, będą trzy karty 85 i jedna 87, nie? Haha, co jest? Ej, nie chce mi się wierzyć, ty. Dosłownie ta sama kombinacja. Trzy karty 8-5 i po lewej stronie Zaire Emery. Dobra, i kończymy. Mamy Bowiego, proszę Państwa. Zobaczymy, jak będzie się grało tym prawym obrońcą. Jeżeli chodzi o Prosa, który posiada tego Bowiego, no to niewiele o nim wiem, chociaż tutaj na czacie Maniak pisał, że był finalistą Mistrzostw Świata. Co to jest za łoko? Czemu to jest takie ciemne? O co tu chodzi? Ty... I jej za prąd nie zapłaciło chyba. Zgasili prąd u jej, no niestety, no. Widzowie, za mało pońców kupujemy. Fajnie, Torres. Nieźle, niezły składzik. Dobra, zobaczmy, Hansen. Ty, to wyszło i to bez problemu. No dobra, fajnie. O, widzę, że automatyczne pułapki offside'owe, czyli to będzie gra przeciwko grze. Oj, zobaczmy Bowiego, dawaj Bowie. Świetnie, no powiem wam, klasa. Kurde, ale gościu niezły jest. W sensie fajnie gra, oprócz tego pierwszego gola. To chyba gościu mimo wszystko powiem, że na razie jest lepszym. O kurde. Dobrze. Niedobrze.
No i tak jest, 1-1. Aja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 j
No i co? I Zinolka. A to jest raczej przegrana, nie? To jest raczej przegrana. Ja pierdzielę, ty, myślałem, że tak wylało, nie? Dobra, Zaire, super piłka do Malena. Nie, no nie wierzę w to! Dobra, dawaj, Kane, proszę cię, strzel to, Kane, nie sabotuj, no co to jest? Ej, no dobra, ale nie jestem aż taki słabszy w tym meczu. Dawaj, Kane, dobrze, w końcu, 3-2. Wracamy, panowie, wracamy, mamy 15 minut roboty teraz. Dobra, dawaj, teraz, Kane, bez spalonego. Hurricane, Hurricane, nie. Lecisz, lecisz, Grahamka. Dawaj, Kane, teraz. Jest, mamy 3-3, proszę państwa, mamy to, 3-3, 3-3, nadrobiliśmy. Z Roberto, nie, zachciało mi się strzelić po krótkim. Oj, Malen. No ty, Donnarumma, ja pierdzielę, kogo ja dałem na bramkę? Ja pierdzielę, no! Nie, 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 nie! No żyjcie, proszę państwa, przegrywamy 0-1. Co prawda uważam, że początek meczu gości miał lepszy, ale później... No szkoda. Szkoda, powiem wam. Wywalam w pizdu. W pizdu wywalam tego Donnarumę. Jego quickseluje, jest do dupy bramkarzem, nie potrzebuję go. Nowa ikona w tym roku, Gigi Buffon. Przetestujmy go sobie, przetestujmy go. Na jedną ligę weekendową 775 tysięcy, idealnie, na okazji kupiony. Kurde, ja myślałem, że on ma jeszcze jakiś srebr. Dobra, nieważne, to jest Gigi Buffon, proszę państwa. Testujemy, zobaczmy, no na pewno, nie no, na pewno gorzej niż Donnarumma nie będzie. Inna, to złoty Rudiger po prostu, tylko w kosmetycznej E. W ogóle składzik OP, na pewno. Dobra, zobaczmy, dobra piłka do Kane'a. Ale strzał potężny aż. Okej, okay, Zaire Emery. Jest! Mamy gola! Pięknie! I pięknie, Kejnik, fifka, pięknie, mamy 2-0. O, zobaczmy, Kejnik. No i nie, no, czy on jest wolny, proszę państwa, czy on jest wolny? No nie jest wolny, brawo! Ale mamy rage quita, dobrze. No dobra, to będziemy mieli pakę za 50k, zobaczmy. Nie ma karty FC Pro Life, nie ma walkoutu, nice. No dobra, no przepalamy. Mamy pierwsze SBC zrobione. Wiem, że trochę przesadziłem z oceną i w ogóle, ale trudno. I mamy jakieś tifo. Mamy tifo z Greedy. Dobra, to dajmy je sobie. I 2x80+, ale nawet nie wiem, z czego to jest. Będzie walkaucik? No pewnie, że nie. No, ale doku, jakby to był początek, to bym się cieszył. Dobra, i zobaczmy. Paczka za 25k, 8.1+ gwarancji z SBC. Nie ma walkoutu. Dobrze, jedziemy, proszę państwa. Mike Maignan, ej, w ogóle dzisiaj chyba 3-3 mecze gram przeciwko Rudigerowi. Jest też Szewa, Parejo. Co to jest za skład? I Bremer. Ja myślałem, że gościu przez chwilę miałem taką nadzieję, że winę oddaje. Ale to nie w tym roku, nie. To nie w tym roku. Nie, no dobra, raz mi ktoś oddał zwycięstwo. Ty, wyszedł mi Frenczyk. Kane jest świetnym, jeżeli ja już opanuję te frencze, bo one są przemocarne w tym roku, dopóki ich nie spaczują jakoś, to Kane jest świetny do frenczy, ponieważ on ma bardzo dobre podania, a dodatkowo Kane ma longbole srebrne, nie? Kurde. Ładnie, ale ładnie też Gigi Buffon, w końcu jakaś w ogóle pierwsza interwencja Buffona, jaką zobaczyliśmy. Zobaczmy, Zeroberto. No! Zeroberto, dobra piłka na van... No i słupek, a nie, obronił to. Dawaj, Kejnik, proszę cię, strzel gola. Haha, poprzeczka. Pięknie, dobra piłka. Oj, dawaj, no łap to, o kurde, ale podanie mi wyszło. No Buffon, ratuj mi dupę, nie? Super, 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 1-1. Właśnie, bo teraz z Bowiego coś nie korzystam, ale teraz super podanie do Kane'a. I tak jest, dobra, no tak jak mówiłem, nie wierzyłem, że ja ten mecz przegram. Ale w końcu udało się postawić taką delikatną kropkę na D. Dobrze. Kocham tą grę. To jest jeden z najgorszych meczów, jakie gram w tym roku, nie? W sensie chodzi mi o poziom rywala, wynik. I odbitki, jakie tu są, nie? Jest tak słaby typ, a jest 2-2. Tutaj szczerze powinno być z 5-0. Nie wiem, nie wiem, nie, ciężko mi wytłumaczyć, czemu tu jest 2-2, nie? Proszę cię, GG, dobrze. Dobrą wrzutę daj na Kane'a. No, co kurde, jaka piła to była! W ogóle się nie spodziewałem, że on dojdzie do tej piłki w ogóle. Co jest?
Widzieliście to? Widzieliście, jakiej piłka nabrała rotacji nagle? I niech ktoś mi powie, że gra nie pomaga rywalowi. No to chyba był dowód na to, ty. I to jest popełniony błąd. I jak ta piłka może aż tak... Nie, no przecież to jest nierealne, nie? O, trzeciego wina. Alisson, Saliba, Van Dijk, Makalele, Hansen, Tell. O, moja jest. A tego to się nie spodziewałem akurat. No to jest chyba meczek na 2-2, proszę państwa, bilans w tym tygodniu. Dobrze, sztamik. Kurde, ciężki jest to Food Champions. Jak na razie. Dobra, Hansen. Dobra, to akurat, znaczy, dobrze gościu się bramkarzem zachował. Nie wiem, co mogłem lepiej zrobić w tej akcji. W sensie, nie wiem, jak mogłem strzelić. Lobem? 3-3 strzały to jest gol. No nie może być 3 strzałów na bramkę i 3 goli. Mam najdroższego bramkarza w grze. No i cel to jeszcze. Wow! Nie, myślałem, że spalony. No fał! Przecież on nie dotknął piłki w ogóle! No do jasnej. No i pięknie, i 3-1, i ruszaj się bramkarzem dalej. Lecimy. 0-8 oczekiwanego gola, ma 3 gole. W sumie mam 0-1 oczekiwanego gola, mam 1. Też nie jest jakoś super, ale... Kurde, no dobry jest tym, no dobry jest, dobry jest na tej bramce. W sensie dobrze się rusza tym bramkarzem. Jak na początku przecież robiłem te 11 winów, nawet 13 mi się zdarzyło na początku. Tak teraz, żeby wrócić do 13 winów, to przecież to jest jakieś dla mnie chyba nie do zrobienia w tym momencie. Chyba, że miałbym turbo farta w matchmakingu, nie? Jest, dobra, 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 może jeszcze nie koniec, 3-1, come on! Dobrze. Czytam rywala i co, i gówno, bo ta piłka musi się odbić na 15 metrów, no i znowu. Nie chcę narzekać, ale ciężko. Dobra, jeszcze świetny, dobra, koniec, nie. O, ładny Buffon. Niesamowite, po 3 strzałach z dupy, chciałbym 11 zrobić, mimo wszystko, mimo tego słabego bilansu, chciałbym 11 winów zrobić. Skład rywala bardzo ciekawy, i ma Weghorsta, i ma Laudrupa, i fajnie. Jezus, od słupka, ale weszło, całe szczęście, jest, 1-0, brawo Kane. Oj, dobra. Typowy gol w 25, nie? Czyli gościu ci zabiera piłkę, ty mu w sekundę odbierasz i wypuszczasz piłę, nie? Nie no, dla mnie to jest niesamowite. Te karty z przodu nie powinny aż tak dobrze odbierać. Wiadomo, czasami powinno się zdarzyć, że one odbierają piłkę, ale mi się wydaje, że karty z przodu mają 100% skuteczności odbiorów, nie? Dobra, ładnie, 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 ładnie Kejnik. No, myślałem, że się przesunie bramkarzem, on po prostu wyszedł. O, i wyszedł mi Frenczyk, nice. Oj, ale co to był, ty, double sprint chciałem nacisnąć. Dobra, i Kejnik, i po prostu. Ale chyba karny będzie, tak jest, no gościu źle to zrobił. No i tak jest, i mamy rage quita, dobra, fajnie. Dobra, lecimy, proszę państwa, pik z kartą specjalną, po raz drugi, w pierwszym oddało. W pierwszym oddało, czy w drugim też odda? Lecimy za końsy, bo mi jakoś ich teraz nie szkoda. Zobaczmy. Oby nie było 4 kart 85. Komunista pisze lewo, zobaczmy, czy będzie lewo. O, Jezu, Lobotka, o kurna. Jezu, 4 karty 85 na bank, nie? Proszę, dajcie coś lepszego niż... Nie, nie no. Czy będą 4 85 za 150k, proszę państwa, zobaczmy. Dobra, biorę Lobotkę. Ale tragedia, nie? Wiedziałem, żeby drugi raz tego pika nie otwierać. Dobrze, lecimy, proszę państwa, kolejny meczik w Food Champions, Rosario FC naszym rywalem. Uwaga, Thibaut Courtois, piątka obrońców, Jezus Maria, jak ja dawno was nie widziałem. To będzie meczik typu słaby, bo gościu ma 2 piłkarzy z rakietą na ataku, czyli taktyka jest znana, proszę państwa. Taktyka jest znana, będzie to... Meczek na speedboosty i frencze, także Doni Almalen, Doni Almalen, Doni Almalen i mamy 1-0, proszę państwa. I to jest najgorsze, co może się stać u rywala, który gra piątką obrońców. No chyba z faulem coś, jednak nie, dobra, może nie być tego faulu, ale Jezu, ja pierdziel, jak ja tego Teo nie lubię. Dobrze, piękna akcja, czy to był spalony? No pewnie, że był, bo zapomniałem, w co my gramy. Dobrze, Hansen, ja pierdziel, jak go zawinęła, pięknie. Dobra, Grahamka Hansen. O, kurde, no ale przeważamy w tym meczu, ale wiecie jak to jest. Jedna akcja i tutaj... proszę, łap to. Ja pierdziel, co to był? Dobrze, Bowie, ale zabrał i teraz lecimy. Dawaj, Bowie. No i jest speedboostik, nie? No tak jak mówiłem. Brawo, Buffon, co za interwencja! Zrobisz jakiś trik w ogóle, gościu?
Dobrze, o, w końcu Buffon coś w końcu ten playstyle, dobra. Dobra, to też robimy speed boosta. Ale ja trafię w słupek, nie? No szkoda, kolejny mecz w dupę. Piątka obrońców zwyciężyła tym razem. Dudek, Saliba, Rudiger, okej. Router, Adama, Smolarek, niezły składzik. Jakieś te... Ta gra jest tak zepsuta moim zdaniem. Już abstrahując od tego, że... Proszę, no proszę was, to co to jest? Co to są za gole? Klepka z moim bramkarzem? Nie. Ej, szczerze, nie sądziłem, że da się zrobić... Że da się zrobić grę gorszą niż FC24, nie? Dobrze, jest, 1-1. No. Ja też na tym etapie, rok temu, wydaje mi się, że ja nie szukałem nowych gier, nie? Ja byłem skoncentrowany na tym etapie, ja byłem skoncentrowany na FIFA. A teraz ja mam ochotę pograć w inne gry. Uważam, że dużym problemem atakowania w tym roku jest to, że nie istnieje prawie dribbling z lewą gałką, nie? Przed chwilą próbowałem się ruszyć lewą gałką Malenem i to wygląda masakrycznie, no patrzcie jak on się rusza i mi zabrał. Byłem plecami do niego, on mi zabrał, nie? Ta gra jest pod tyloma względami słaba w tym roku. Na takim graniu, nawet nie powiem, że pro, ładnie Buffon swoją drogą, ale na takim casualowym graniu plus, może, że tak powiem, nie? Casualowe granie plus, czyli nie jesteś totalnym bambikiem, nie jesteś też prosem, ale też nie jesteś taki słaby w tą grę, nie? I ta gra na takim poziomie jest obrzydliwa. Nie, co jest? Dobra, czemu? Dawaj, Kane. Dobrze, Kane. A się przesunął, skurczybyk. No dobrze to zrobił, no. Hansen nigdy nie wygrywa główek, nie? Przesuń się, dobrze, nie przesunął się, ale strzeliliśmy. 2-1, nice. Jest, dobrze. 3-1, no docisnęliśmy, nie? No zobaczmy, GG Buffon, najlepszy bramkarz w grze. Co za interwencja. Nice. 4-1. Ale musisz na tyle się zdecydować. Nice, pięknie. O kurde. Nie, o co chodzi z tym Buffonem? On naprawdę nie potrafi bronić. Grać taką akcję na koniec, ale gościu to lasta ładnie spierdzielił. Dobra, jest, mamy dodatni bilans. 4-3, proszę państwa, zróbmy party buga. Dobrze, to lecimy, proszę państwa, party bug. Wbijamy z buta w niego i czy coś trafimy fajnego? Mamy kartę pionierów. LS? Hemp, już raz ją trafiłem, nie? Ja się przepaliłem raz i pewnie znowu to zrobię. Dobra, lecimy, proszę państwa, laścik dzisiaj. Pamiętajcie, widzowie na YouTubie, rano kończymy Food Champions. Prawdopodobnie najgorszy bilans w tym roku będzie, także no nie może was zabraknąć. A tutaj skład rywala niezły. I ma Di Natale, i ma taką niby... Gościu, wiecie, gościu chce być Sigmą, bo on nie chce grać piątką obrońców, ale po części chce, bo mu słabo idzie w obronie. Ale nie chce, żeby ktoś go wyzywał, że gra piątką, więc zagrał sobie trójką z bocznymi obrońcami. A my trafiamy klasycznie w poprzeczkę. Jezu, trzech moich on przyszedł, nie? Chciałbym nie narzekać na tą grę, nie? Bo wiem, że czasami się to ciężko ogląda. Ale kurna, z drugiej strony, czasami już ta frustracja taka je, tak bierze górę. Dobra, i teraz zobaczmy, Malen. A, zmylony. To miało w ogóle być do Zaire Emery'ego, nieważne. O kurna. Nie no, ten GG Buffon jest tragiczny, nie? To tragiczna karta po prostu. O! Jaka silna ta bombaster. Patrzcie, no nie da się jej przepchnąć. Normalnie stalowe nogi, stalowe wszystko. Dobra, bierzmy tą grę z dystansem. Bierzmy tą grę z dystansem. Odpowiednio dużym dystansem, taki najlepiej dwukilometrowym. Bo inaczej to naprawdę może się tylko do choroszczy zapisywać. Dawaj, Zé Roberto, ty masz dobre te wolne. No strzel, proszę cię, strzel to. Jest, od poprzeczki, pięknie, 2-1. Wiesz co, odbitki są. Mi się wydaje, że to może być przez to, że wiecie, że ja biegam z R2. No ale z drugiej strony wiecie, jak ja mam przeczytać, znaczy przeciąć podanie... No i kontynuując, mi się wydaje, że to, że ja mam dużo odbitek, w sensie moi rywale w meczach ze mną mają dużo odbitek, wynika z tego, że ja biegam na R2, nie? Ja próbuję przeciąć linię podań rywala. W momencie, jak nie będę biegał na R2, to ja mogę go przeczytać, ale ja tej piłki nie przetnę, bo nie zdążę. Dobra, to trzeba chyba po prostu więcej strzelać, a nie się próbować kiwać. Po prostu podajemy i strzelamy i koniec. I Malen. No i wróciliśmy 3-3, no mówiłem wam, że ten wynik to nie jest słuszny w ogóle. I Malen, no i mówię, to nie ma co kombinować w tej grze. Broń to.
Dobrze, Buffon, w końcu. No Buffon strzały z dystansu całkiem nieźle broni. Fineski, o, może jeszcze sprecyzujmy, zawęźmy trochę. Fineski z dystansu za pola karnego. No to w sumie z dystansu. I tu się kończy to co w czym Buffon jest dobry, niestety. O. Zmylił mnie ten Sissoko, że tak go odepchł. Co jest? No dobra, to była ładna akcja całkiem. I Adama, nice. Dawaj Buffon, pięknie, tak jest, kolejny puszczony gol. I Doni Almalem, pięknie, Adama Traore zdąży, ale pierdzielną w boczną siatkę. Dobrze, dobra, mamy Lasta. Jaki gol, jaki obrzygany gol. To jest właśnie ta gra w tym roku. Ja strzelam gola na wagę zwycięstwa, a mi jest wstyd. No i co goście mógł więcej zrobić? Podszedł do mnie i cnął kółko. A Malen, nie wiedząc czemu, stwierdził, że on ją przejdzie, nie? Ma srebrnego szopa, więc powinna to odebrać chyba, nie? Także jestem ciekawy, co będzie jutro, nie? A właśnie, jeżeli obejrzałeś odcinek do końca, napisz komentarz o treści syf.